Jeśli planujesz spędzić wakacje na dwóch kółkach, to gminy na południe od Wałbrzycha zapraszają na swoje trasy rowerowe, których długość osiągnęła w tym roku 500 km. Rowerowa 500 to wspólny projekt gmin Głuszyca, Jedlina-Zdrój i Walim, które od dawna inwestują w turystykę, a szczególny nacisk w ostatnim czasie kładą właśnie na miłośników jednośladów. To 500 km tras mieszczących się w trzech gminach: Jedlina-Zdrój, Walim i Głuszyca, w pełni oznakowanych, przygotowanych zarówno dla rodziny z małymi dziećmi, dla osób jeżdżących na rowerach szosowych i również na rowerach górskich. Rowerowa 500 to również całe zaplecze, które będzie temu przedsięwzięciu towarzyszyło. Przy realizacji tego produktu zaprosiliśmy restauratorów, hotelarzy, osoby z branży turystycznej, aby stworzyć jednolity produkt, który przyjmie rowerzystę na teren tych trzech gmin. W publikacjach, w których Państwo będziecie mieli okazję za chwileczkę pewnie otrzymać i turyści będą otrzymywać, wskazujemy miejsca, w których rowerzyści są traktowani tak, jak powinni być. Jest zaplecze, jest gdzie postawić bezpiecznie rower, czasami wyremontować, a czasami wręcz umyć. Pewne znaki na tych miejscach będą wskazywały, co możemy otrzymać w tym miejscu. Generalnie na terenie gminy Walim staraliśmy się, żeby punktem dostępowym i rozpoczynającym wszystkie wycieczki, trasy, oczywiście w każdym momencie można na taką trasę wjechać, ale byłoby Zagórze Śląskie z centrum. Myślę, że za półtorej roku ruszą pierwsze pociągi, które połączą nas z Wrocławiem, z Jedliną w drugą stronę. No, akurat z Jedliny to pewnie rowerzyści przyjadą na rowerze, ale liczymy na to, że turyści będą przyjeżdżali od strony Wrocławia z rowerami, pociągami i tam będą rozpoczynać swoje trasy. W Jedlinie mamy 3 miejsca obsługi rowerowej, gdzie będzie pomoc odnośnie umycia rowerów, oczywiście woda tylko z dachu, woda deszczówka, będzie można naprawić, są klucze, będzie można naprawić rower, ale także naładować. W tym miejscu także na tym kompleksie znajduje się ładowanie rowerów. Takich miejsc w Jedlinie będą 3. Oprócz tego miejsca jest jeszcze kompleks przy parku linowym. Tam jest dodatkowo jeszcze nasza wypożyczalnia rowerów oraz drugi taki kompleks ważny jest przy kompleksie pałacowym. Tam będzie też wielka wypożyczalnia rowerów i ten tak zwany mor. Tego nazewnictwa musimy się nauczyć. Sąsiadom w ich rowerowych planach mocno kibicuje prezydent Wałbrzycha Roman Szełemej, który także stara się budować jak najwięcej tras rowerowych na terenie miasta i w przyszłości połączyć je z rowerową 500. My jako Wałbrzych przygotowaliśmy w każdą stronę, zarówno w kierunku Boguszowa Gorcy, Walimia, Jedliny, no i pośrednio Głuszycy, przygotowaliśmy odejścia czy wyjścia ścieżek rowerowych takich miejskich, czyli z masą bitumiczną, gładkich, dobrze oznaczonych. W tej chwili będziemy pewnie głównie zajmować się tym, jak połączyć to wspólnie, dlatego pomysł wspólnych ścieżek i wspólnego pomysłu infrastruktury jest bardzo dobry i tylko temu przyklasnąć. To jest przyszłość, ruch turystyczny właśnie taki rowerowy jest absolutnie przyszłością. Gratuluję inicjatywy. Oczywiście wspieramy to i będziemy z tego korzystać. Dziękuję bardzo. 3 gminy oferują łącznie 28 różnorodnych tras rowerowych. Burmistrz Jedliny-Zdroju zapowiada, że wkrótce rozpocznie się budowa kolejnych single tracków na terenie jego gminy. Mocno rozwijana ma być też sieć ładowarek do rowerów elektrycznych, które są coraz popularniejsze, a według prognoz wkrótce może być ich na trasach więcej niż tradycyjnych.